Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Tu Tomasz Smokowski, witam Państwa serdecznie. Wraz ze mną mecz komentować będzie oczywiście Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. A przed nami jedenastka gospodarzy. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają w formacji 5-2-2-1. Pięciu obrońców stworzy niemały problem ofensywie przeciwnika, ale ciekawe, czy zdołają zrekompensować brak skrzydeł kreowaniem gry w środku pola. Rywale przejmują piłkę. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Fischer. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Lang. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Teraz szansa! Czy przełamie impas? I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Popatrzmy, co za strzał. Piłka idealnym łukiem wpadła do bramki. Została tak podkręcona przy strzale, że jej lot okazał się bardzo zwodniczy. Wspaniała technika. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Kainz. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Tak się powinno stopować ataki rywala. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Szansa teraz na wyrównanie. Okazja nie z tej ziemi. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównująca bramka zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Mamy remis 1-1.
nie daje sobie odebrać piłki. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Wciąż prowadzi piłkę. Uwaga! Musi to trafić! No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Poradził sobie z przeciwnikiem. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe, jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Bomba w górę! Gramy! Szansa! Czy przełamie impas? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już... Szansa teraz na wyrównanie. Okazja nie z tej ziemi. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównująca bramka zmienia... Uwaga! Musi to trafić. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Gruber. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Fischer. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Kainz. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Fischer. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Obiecujące zagranie przed pole karne. A i piękna to była parada. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany.
Głęboka ta centra z narożnika. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Dobre zejście ze skrzydła. Dobrze się tu teraz zastawia. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Nic z tego nie będzie. Świetnie, obrońca. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. Rusza więc pierwsza połowa. Szansa, czy przełamie impas? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już... Szansa teraz na wyrównanie. Okazja nie z tej ziemi. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównująca bramka zmienia... Uwaga, musi to trafić. I piękna to była parada. Co za interwencja, jak on to wyciągnął? No, rywal już zdał.